z Slayem. PvP? O Jezu. Ja nie mam postaci w ogóle ten. Wkurzyłem się strasznie na retailu, dlatego że chciałem zrobić sobie tego. Jak on tam się nazywał? Chciałem sobie zrobić. Co to było? Czekaj. Mage Tower, ale nie mogę robić Mage Towera, bo przecież gram tym. Przecież gram tym, jak on tam się nazywa. Evokerem, a Evoker nie ma przecież challenge moda, nie? Albo Survivor Chaosa, no właśnie. Właśnie pisałem do Pawełka, do Flamiego. Czekajcie, zaraz zobaczę, czy w Claimie mi odpowiedział. Czekajcie. Facebook. Okej, zaraz zobaczymy, czy Pawełek będzie chciał pograć troszkę, czy nie będzie chciał pograć. Nie wiem, czy pisałem, czy nie pisałem. Boże, tam jakiś smok jest, kurde. Jop, kok. Dobra, czekajcie. Elo, granko w survivalka, albo coś tam. Dobra. I teraz, moi drodzy, została mi ostatnia lokacja. Ostatnia lokacja i będę miał przeeksplorowany cały świat. Muszę tylko i wyłącznie pójść i w Alterac Mountain te dwie rzeczy zrobić. Misty Shore i Crash Hide Home. Dwie rzeczy muszę jeszcze tego zrobić. Dobra, do Pawełka napisałem. Zobaczymy, co mi odpisze, kurczę. Wyzdrowiałeś ten? No, ostatnio wyzdrowiałem. Patrzcie, i patrzcie, ile ludzi jest tutaj na tym. Na klasiczku. Jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Naprawdę bardzo ładnie. Ja w ogóle chciałem jeszcze zrobić sobie jedną rzecz. Mianowicie chciałem pójść na... Czekaj. Już nie ma tego? Walentynki się skończyły? Wczoraj się skończyły walentynki! A, w dupie. Myślałem, że jeszcze szans na rakietę. Bo na stronie jest 99% zakończone. No, pewnie premiera niedługo będzie. Czekam bardzo. Na to, ja bym poszedł sobie do Ironforga, tak jest. Kto piękny, ten gładki i je ostatki. Kto piękny i gładki, ten zjada płatki, kurde. Czeżartnie, śmieczką. Masz szansę na moją rakietę? A, weź mi nawet nie mów. Ktoś z was zdobył rakietę? Z tego co wiem, to parę widzów ogarnąłem, nie? Zrobiłeś aci na walentynki i to wcześniejsze święto, to z tymi to... Dobra, słuchajcie, zrobię za rok. Może za rok mi się odechce, kurde, czat. Weź mi nawet nie mówię. Rzeczywiście, były achievementy do zrobienia, a ja chciałem to, kurczę, zrobić. No, gdzieś mi przeleciało, kurde. Zbalansowali w końcu Void Elfy. Nie mam pojęcia, co on tam zrobił. Ja myślę, że się skupił na klasach bardziej. Kurde, co jest? Kurde, gardło mnie boli, nie wiem, o co chodzi. Tak, myślałem, że coś zapomniałeś. Właśnie zapomniałem. Ostatnio mało grałem ogólnie w WoWa i rzeczy dookoła. Grałem właśnie w różne rzeczy. Znaczy nie, no właśnie w inne gierki ich dużo grałem i co ten, ale... ale WoWa jakoś tak ten, nie? Za rok będzie BFA Classic, no przy takim tempie to możliwe, jest jakby bardzo możliwe, ale... Ale co tam, wiecie, ale co tam. Muzyka w Ironforge jest jednak epicka. Jest bardzo fajna, jest bardzo fajna. Kurczę, ten nasz WoWik, powiem wam. Stary, dobry WoWik. Tyle lat i jeszcze dalej siedzimy, kurde, i w to gramy. Chociaż dużo z was nie gra, więc... Co jest akurat spoko. Dzisiaj przychodzicie do mnie swoje tutaj jakby te smutki i żale ogarnąć. Musiałem wziąć sobie pastylkę, kurde, na gardło, bo mnie aż, powiem wam. Bo zaraz zobaczymy, czy w ogóle mnie na rajd wzięli na wtorek. W środę, przepraszam. Chociaż dzisiaj co, jest wtorek? I to ja nawet nie wiem. Ktoś mi Paweł wysłał, stary, razem z AMV, proszę obejrzeć. Ktoś mi Paweł mi tu wysłał, kurczę. A on tu ma kres windy. Czekajcie, bo tutaj napisali do mnie, że ja mam być, kurde, jakimś liderem hunterów w gildii. Co jest? Czekaj, co?
No, czekajcie, teraz zobaczymy. Rexar 2.0. Czekajcie, czy oni mnie wzięli w końcu na rajda? Last call for raid. Okej, jeszcze nie wiem. Jest 5 hunterów zapisane. Jak zwykle jestem jako 28 hunter. Więc trochę pepega. Dobra, jutro chyba nie pójdę na rajd znowu. Bo się zapisałem za późno. Ale ze mnie kurde głąb. Wpniesz się do góry w gildii, już nie do guildmaster, pucz i kick z gildii. Tak jest. Ja myślę, że to jest moje przeznaczenie. Moje przeznaczenie. Cudownie. Zawsze o tym marzyłem. Muszę zostać wyrąbanym z gildii raz jeszcze. Niestety, ale tak to jest. Sam córka. Mam ciebie? Dlaczego ja mam ci pomóc sprzątać? A ja narobiłem ten bajzel? Teraz nie mogę, misiu. Co ty masz tutaj takie ubrudzone? Aha. No, słucham ciebie. No. Kąpałaś Witka z Moniczką? Aha, i oczesałaś mu głowę? No dobrze. On ma taką miękką szczotkę, co? Aha. Mhm. No to dobrze. No jesteś dobrą siostrą w takim razie. Dobra siostra. No. Ja tam żuję taką pastylkę na gardło. Bo mnie boli. Trochę gardło, wiesz? To od mojego gadania. Za dużo gadam, wiesz? Powinienem siedzieć cicho, nie? Ale chyba nuda wtedy by była, co? Bym tak siedział, bo sobie siedzi gość. No, to jest jakiś kot. Jakiś górski lion. No tu są pająki, wszystko normalnie. Takie pewnie w swoim pokoju chodzą, bo masz tam tak brudno. Takie o. W ogóle się nie przejęłaś tymi pająkami. Ty, halo, ty w ogóle. Dobra, jak cię pająk taki zje, to tylko nie przychodź do mnie. Słucham ciebie. Co? Gdzie to? To są koordynaty. Wiesz, co to jest koordynaty? Koordynaty to jest, jak na przykład masz mapę, to masz wysokość i szerokość. Na przykład dajesz 20 coś na ten i to wtedy, wiesz, tyle szerokości, tyle wysokości i jesteś tutaj, nie? Takie koordynaty to są. Czyli to jest takie liczby do określenia twojego miejsca, gdzie jesteś. Na przykład jakbym ja powiedział, dobra, gdzie jesteś? Ja mu powiem, jestem na 25-66. To on by sobie zrobił 25, 66, a tutaj. Taki dodatek, wiesz? Ty, Miśka, nie zagaduj mnie. Ty masz obowiązek do zrobienia. Nie zagadujesz, właśnie mnie zagadujesz. Ja wiem, ty, że tylko patrzysz, ale powinnaś tylko sprzątać. Obiecałaś mi, że będziesz sprzątać. A pamiętasz, jak 2 dni, albo nawet 3 dni temu miałeś mówić, ja mam takie plany. Ja mam takie plany, że będę sprzątał. Sprzątała, przepraszam. Nie, na mnie to nie działa. Na mnie to nie działa. Takie przytulanie i buziekowanie. Córeczko moja. Co chcesz tylko popatrzeć? Na mnie. Jak tylko zrobię, jak tylko mi się tu pojawi takie osiągnięcie zdobyte, to wtedy lecisz stąd. Wylatujesz. Mam takie, że eksploruję cały świat. Eksploruję cały świat, muszę odkryć każdą mapę i ja każdą mapę odkryłem, widzisz? I tu mi został ostatni obszar do odkrycia. Tu, widzisz takie szare tu. No. Jeszcze raz? No to jest niedaleko. Widzisz Warcraft 3? Właśnie napisałem do Pawełka, czy Paweł jakby nie chciał zagrać. Bo ja jestem chętny na Warcraft 3, nie wiem jak wy. Warcraft 3 to jest kurczę super sprawa. Bardzo dobra. A jaka jest twoja ulubiona gra, córka? Opowiedz. Moja gra ulubiona to jest Cut Jump i też są Pokemony. Które Pokemony? Pokemon Scarlet i Violet. Wszystkie. Chociaż, że nie grałam w Scarlet. Aha. A jakie gry jeszcze lubisz na przykład oprócz tych? Lubię też... na przykład ten. Co teraz pogrywamy na przykład?
SpongeBoba. SpongeBob Cosmic Shake, to nie? Mhm. A powiedz mi, jakbyś miała wybrać Scarlet albo Violet, to który byś wybrała? Scarlet. Scarleta? Mhm. A nie Violet? Ja myślałem, że ty Violetę chciałam. No, ale już gram Violet, tylko chciałam zobaczyć, jak będzie się jeździło na Miradionie na początku. I... Jaki teraz w ogóle jest twój ulubiony Pokémon ostatnio? Gengar. Ostatnio Gengar jest twoim ulubionym? Mhm. No bo ma śmieszne i straszne żarty. Oho. Masz ten obrazek, żeby pokazać może? Mhm. Jak go znajdziesz. Paweł, to w pracy? Pewnie po 24 będzie grać dopiero? Cześć, cześć, jak się maneczko. A ty co? A ty już po? Na pracę. O. Wszystkie ewolucje macie, zobaczcie. Jakie są? Jaka jest pierwsza, druga i trzecia? Najpierw jest Gastly, potem Hunter. Okej. Okay. Patrz, co się pojawiło. Eksploratorem świata. Bardzo fajne. Tutaj jest Gastly. Gengar. Aha, dokładnie. Masz rację, Miśka. Masz rację, Miśka. A teraz pora stąd uciekać. A co to jest ten tygrys? Co? To jest ten tygrys z zębami. Jaki tygrys z zębami? No ten tutaj. Który? No, ten właśnie. Ty, ej. Miśka. Uwaga na słowa. Dobra. To idę sprzątać. No, pa, pa. No ty. Chcesz zobaczyć, co ci napiszą? Lepiej tam nie patrzeć, bo tam jakiś niemili ludzie będą i co. A teraz ci mówią papa. Też możesz papa zrobić. Dlaczego robią wszyscy papa? No bo właśnie wylatujesz z pokoju. Dojdziesz sprzątać. No. Dobra, ej. Nie ma nic napisane, już. No. Nie, weź mi to do siebie. Do twojego magazynu. Tam ja mam twój. Ja mam swój magazyn u ciebie w pokoju. Nie, tam nie dawaj, Miśka. Ej, Miśka, weź to. Nie, proszę cię, weź mi się. Bo ja później mam cały normalnie pokój zawalony. Nie. Nie, Misia. Ej, ale to jest twój obrazek dla mnie, a ja chcę, żeby był u ciebie w pokoju. Dawaj. Ale już powiesiłem tutaj, zobacz, ja nie mam miejsca więcej. No jeszcze na suficie sobie przybiję, czy co? No jeszcze czego? A może sobie na czole jeszcze przykleję go, co? Dobra, już. Już. Dobra, leć. Papucie, ja cię żegnam, córko. Widzimy się później, buziaka ci nam do spania. Leć. No powiedział siema, bo się przywitał ze mną. Dobra, leć. Ej, bierz ten obrazek i leć. Ale Misiu, posprzątaj trochę, żebym... Bo ja przyjdę do ciebie dzisiaj. Jak ja się wywalę o coś, no to już mnie nie będzie na tym świecie. Ej, Miśka. No. No już, ty. Atencjuszka, leć mi stąd. Do widzenia. Ja czat mam, ja mam, bo czat, bo wy sobie nie zdajecie sprawy, bo dla was to jest piękne i słodkie, że ona mi daje obrazek, ale jak ja bym pozwalał na to, to ja miał taką górę obrazków i to wszędzie w całym pokoju, to jakby ja muszę ją, bo to jest potwór do tworzenia obrazków i różnego rodzaju plastycznych, to jest po prostu niemożliwe, nie? Ja już w którymś momencie, to fajne jest, ale później już macie taką rozwałkę, że się po prostu nie da, nie? Jak moja córka 6 lat prawie? No moja prawie 8 ma już. Chwilę. Bart, dzisiaj pogramy, tylko nie teraz, wiesz? Teraz jeszcze chwilę w inne gierki gram, nie? Do Asi po angielsku, żeby miała łatwiej w szkole i się szybciej uczyła. No, ja do niej rozmawiam, albo często, nie wiem, pytam o jakieś słowa i tak dalej, i tak dalej. Najczęściej w trakcie jazdy na przykład, albo ona coś pyta, albo ja coś tam jej mówię. Ostatnio na przykład, nie wiem, dzisiaj jak wracała, to widziała, że jest w przedszkole fair play. Co to jest fair play? No to mówię fair play. Fair to jest takie...
po angielsku słowo sprawiedliwie, jakby, wiecie, fair to jest sprawiedliwie, dobrze, tak dalej, tak dalej. I fair play, no play to jest grać, tak, czyli czysta gra, dobra gra, jakby granie jakby bez żadnych złych zagrywek i tak dalej, nie? Więc gdzieś tam takie tłumaczenie. Poza tym to jest taka ściema, żeby tylko posiedzieć i płaczyć na gierki, żeby sprzątać, tak, tak, uczciwie, no taka uczciwa gra, tak, 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 też się to wytłumaczyłem właśnie pod tym kątem, nie? Będzie grafiki robić sun? No, zobaczymy. Zobaczymy. Co to koordynaty? No już wytłumaczyłem, kurczę. Tak to jest, kurczę. Ona jest bardziej zainteresowana komputerem niż tam? Tak, jest, jest. Znaczy, to jest taki problem, nie? W zasadzie trzeba trochę tak, tak wybrać złoty środek, żeby nie za dużo tego było, nie? Knur, ale brzydko. Knur, ale brzydko, że napisał. A, dobra, czekajcie. Miałem pójść na tego, jedną rzecz jeszcze zrobić. Jakie workouta teraz się gra? Reforge'a na klasycznej grafice. Po prostu, nie? Ale żeś powiedział tam, kurczę, brzydko. Składzik w toalecie, awaryjny papier. Takim papierem z kredkami do tyłka. No, no, powiem ci. Niesamowite. Aha, i mi zabrało te moje, kurczę, ten. Ale mam jeszcze buffa, zobaczcie, tego ostatniego. Bunt przeciwko retailowi, ale czemu buntuje się przeciwko retailowi? Przecież wszystko spoko. Co ci nie pasuje na retailu? Na retailu powinno być na klasiku. Nie wiem, czego chcę, ale chcę czegoś. Jest normalnie jak mój syn. Jak zapożyczyć 200 golda? Na co ci 200 golda, stary? Wytłumacz mi. To ryściczkę sobie ostatnio tak leveluję. Właśnie już tam biję 26 level. Jeszcze z klasika, nie? Ja powinienem zrobić chyba ten challenge klasikowy. Tak, tak myślałem nad tym. I Vanilla Hardcore powinienem zagrać. No i zobaczcie, że tutaj ludzie normalnie levelują sobie, nie? 28 level tutaj jest. No jest właśnie fajne w wodku, że ludzie latają i levelują jednak. Patrzcie, tutaj jakiś 23, 29, 26. 80 tutaj, zobaczcie, leveluje sobie. Super sprawa, nie? O hardcore. Ja chciałem wysłać te moje... No ale dobra, nie będziemy kombinować w sumie. Bardzo dużo pyta i gra w Pokémon Go. Zapytać o Poxy, to mu odpowiada, czemu stoi jakiś pomnik EDCM. Aha, Aśka też bardzo lubi Poxy, jest w ogóle szurnięta na tym, nie? Classic Iron Challenge. Classic Iron Challenge chyba, na czym on polega? Na tym, że po prostu co? Że nie możesz tradeować z innymi graczami, możesz sobie craftować rzeczy i tak dalej. Musiałbym zerknąć, na czym to dokładnie polega. Nie wiem, czy by mi się chciało, szczerze. Wydaje mi się, że nie za bardzo by mi się chciało ogarnąć, nie? Wie co, dobre, jeszcze jak? Drugi stream w ciągu dnia? No, jeszcze jak? Czekajcie, gdzie ja mógłbym tutaj sobie jeszcze polevelować? Bo tak w Dusku to mi się nie chce levelować. Teoretycznie jest tutaj Wetlands, tylko Wetlands to też takie kurde dobite. Jest teoretycznie co? Tutaj są jakieś, zobaczcie, rzeczy. O Jezu, co to jest? Teoretycznie mamy jeszcze questy tu, żeby porobić sobie z questiki. Okej, okej. O Jezu, ile tutaj mamy questów? Milion questów, kurde. Retail niszczy środowisko, dokładnie tak. Dobra, przejdźmy się tutaj. Interesowa. Zbieranie kart Pokémon to też studnia bez dna. Stary, nawet nie mów mi nic, bo mam kurde chyba ze 3 klasery całe wywalone, jeszcze milion kart innych, nie? Najgorzej, najgorzej. No tak to jest, kurczę, tak to jest. Nie możesz używać Hearthstone'a na pewno, o Jezu, ale to jest w ogóle jakiś... Nie wiem, czy by się chciało tak, tak... Jak już w ogóle mi do mnie o tym mówicie, to już mi się odechciewa, nie? To jest właśnie to. To jest właśnie, kurczę, to. Mogę chyba już deletować, bo tu... A nie, to już mam go nauczonego, nie wiem. Bym sobie ogarnął. Aha, to mogę w ogóle wyłączyć. Ej, w ogóle graliście w te nowe Settlersy? Jestem ciekaw, bo tam widziałem, że R&D.eu zrobili odcinek na temat tych nowych Settlersów. I powiem szczerze, że ponoć te Settlersy tak wyglądają, tak jakby im się nie chciało.
Totalnie, jakby mi się nie chciało, te Settlersy. Więc to jest trochę smutne, bym powiedział. Pocisnęli po nich jak rzadko. O, znaczy akurat Archon to te Settlersy to lubi, nie? Oni chyba, ile, z 5 lat robili tą grę? 5, 6? To tak się słyszy i tak dalej, nie? A osa z kimś jako coachem na Discordzie, bo nie idzie ci. Ale wiesz, że ja gram sobie w tą gierkę, żeby się dobrze bawić, nie? Ja mam to gdzieś. Ja sobie sam powoli dochodzę, uczę się i tak dalej, nie? Podobno najlepszy sposób na zwiedzanie Settlersów to wciśnięcie przycisku zamknij, serio? Nieźle, nieźle. Ciekawa sprawa, nie powiem, że nie. Myślałem, że launch gorszy niż Cyberpunk. Na siódemce bym skończyła, już wystarczy, nie... Ej, ale powiem szczerze, siódemka jest giga kozak. Boże, jak ja uwielbiam siódemkę. Bardzo, bardzo fajnie się gra w siódemeczkę. Aż bym se zagrał, wiecie? Aż bym se wziął teraz i odpalił i zagrał. Kurczę, koniec, powiem wam. Musimy tutaj zrobić jakiś generalny remanent na streamie, czat. Musimy zmienić czat. Musimy zmienić w ogóle wszystko. Trzeba coś zmienić, czat, w naszym streamowaniu. Musimy grać w inne gry. Powiedział Nexus w 2016 roku. Potem grał WoWa. I chciałem mieć item level na wodku, aby zacząć robić dungeona HC. Item level, no, jakieś tam 170, to nie jest jakaś tragedia. Nie jest jakaś tragedia, żeby zdobyć to, nie? To jest tam z normala parę rzeczy. Cześć, Olcze, siemeneczko. Kończy się na WoWie. No wiem, bo jak ja gram w inne gry, to później mi narzekacie. Bo pokazuję, jak to wygląda, ale co wygląda? Nie, to widzieli społeczeństwo, tak, kurczę. Retail. To propaganda. Najpierw pozbyć się tej młodzieży bandyckiej z czatu, tak jest. Ja to bym straż miejską wywalił, czyli moderatorów trzeba, moje, zbanować. Skończ waś wstydu oszczędzić. Tylko kończ waś wstydu oszczędzić. Nie chodzi o to, że ja mam skończyć i mam oszczędzić wstydu. Kończ waś wstydu oszczędzić, moi drodzy, to jest cytat, który polega na tym, że to ty się zbłaźniłeś. To jest kończ waś wstydu oszczędzić. To znaczy, że ja zrobiłem coś i ktoś ma skończyć się nade mną pastwić i żeby mi oszczędził wstydu. Ludzie nie źle używają tego, kurczę. Tak samo jak ludzie jakby... Ludzie też źle w ogóle używają stwierdzenia, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. To jest zupełnie też co innego. No, na przykład, jakby, dlatego mówię, skończ wasz wstyd oszczędzić odnosi się, jak ja zrobię coś głupiego i wy będziecie się ze mnie śmiali, to ja mówię, kończ wasz wstyd oszczędzić, czyli mi oszczędźcie wstydu, Boże. Inaczej, prośba o dobicie. Tak jest. To jest w tym kontekście. W każdym razie nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Jakby dużo ludzi rozumie to na takiej zasadzie, że jak jest jakiś związek, nie? To się nie wchodzi dwa razy do tej samej rzeki, że już raz w tej rzece byłeś, to się drugi raz nie wchodzi, nie? Że to będzie tak samo. A znaczenie jest takie, że nie da się dwa razy wejść do tej samej rzeki, bo jak wejdziesz do tej rzeki i wyjdziesz z tej rzeki i jeszcze raz wejdziesz, to nie będzie ta sama rzeka. W zasadzie ta woda, która tam jest, cały czas płynie, więc jakby wchodząc tam, to już nie jest ta sama rzeka, nie? W zasadzie, że to jakby się zmienia za każdym razem. Więc, moi drodzy, tak to jest, kurczę. Jakbyście nie wiedzieli. Co to była za rzeka? Więc tak. Rzeka ta sama, tylko woda inna. O. No widzisz. Tak to jest. No, kurczę, powiem ci, to trzeba właśnie zagrać te Settlersiki. Ja musiałbym zerknąć, to gdzieś na Ubisoftie mam. Muszę sobie zagrać, kurczę, kiedyś. Ktoś przeniósł tę rzekę, czy co, bo nie rozumiem. Tak, wziął, podniósł i ją przesunął obok. Tu chodzi o nieustanne przemijanie i zmienność. Boże, jakie to głębokie. Oh my god, normalnie idzie się utopić. Idzie się czat utopić, ty. No, niestety. No i teraz zobaczcie, Pawełek dopiero 24 będzie, kurde, po robocie. A wiecie co, ja wiem, że Pawełek tam siedzi i gasz po prostu telepie, nie, żeby pograć. Ja to bym survajka pooglądał.